Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Siemanko, słychać mnie? Fryzurkę poprawiam. Jestem gotowy. Nie wiem. I tak czat. Czy ten. Słuchajcie, bo my tu na drugim komputerze jeszcze mamy czat, żeby czytać, ale tam jakiś błąd wyskoczył. Słuchajcie. Słychać mnie? To jest najważniejsza informacja, którą potrzebuję od Was teraz usłyszeć. Dajcie znać na czacie. Czy mnie słychać, moi drodzy? Powinno być mnie słychać, bo wszystko jest ogarnięte. Słychać, napisałem. Dzięki, Olu, za informację. Pięknie. Słuchajcie, witam Was serdecznie na dzisiejszym streamie z matematyki maturalnej, poziom podstawowy. Dzisiaj będziemy mówić o trygonometrii i o ciągach. Porozwiązujemy sobie zadania takie typowo maturalne. One są z poziomu podstawowego. Jeśli ktoś będzie wiedział, w jaki sposób się rozwiązuje te zadanka, to bardzo dobrze. To znaczy, że wszystko jest opanowane z tego tematu. Różne zadanka staramy się wybierać. Ja to jestem fanem takich nieco łatwiejszych, żeby dobrze sobie przypomnieć wszystkie podstawy. Zosia to lubi ciekawe zadania, takie nietypowe. Siemanko Igor, cześć Aleksandra. Mam tu też czat obok. Słuchajcie, ja mam taki styl, że zaczynam zawsze 5 po rozwiązywać zadanka, więc też no co, się troszeczkę stresuję zawsze przed streamem, więc chwila rozmowy z wami pozwala mi się tutaj do tego przyzwyczaić. Już tych streamów zrobiłem z Zosią, ile robiliśmy też dla ósmoklasistów streamy. No to już ich było, to może to chyba jest 10 nawet. A i tak się stresuję. Czasami jeszcze tak mam, ale wiecie, jak to jest, podłącza się komputery, mikrofony, ekrany. Więc różnie to bywa. Cześć Sandy. Piąta klasa podstawówki nawet do nas zawitała. Tak, zobaczysz. Ty nie przestraszysz tej matematyki, no bo to wszystko. Tak, No właśnie. tylko się nie przestrasz tej matematyki, bo później nie wrócisz. Spoko. Słuchajcie, jak tam, już znacie terminy egzaminów, jak się z tym czujecie? Jest to dla Was ok? Macie trochę więcej czasu, żeby się do tego przygotować, chyba, co? Na ile punktów celujecie? Tak. Pozdrawiam Cię, Edyto. Ale zobacz. Możecie napisać. Napiszcie, w której jesteście klasie. To też mnie ciekawi bardzo. I zaraz sobie startujemy. Wiecie co, jak już podali ten termin, to raczej nie będą tego przekładać. O, tutaj ktoś celuje, żeby zdać, ktoś celuje na maksa. Niektórzy by woleli w maju napisać. Tak, pozdrawiam Cię, Hades. Słuchajcie, no ja też rozmawiałem ze swoimi uczniami na temat tych matur. Wiecie co, no to przedłuża jakiś tam stres związany z tymi egzaminami, ale starajcie się, jest takie stare chińskie przysłowie, które mówi o tym, że jak wieje wichura, to jedni budują mury, a inni budują wiatraki, więc wydaje mi się, że można przez ten miesiąc jeszcze sporo rzeczy sobie przypomnieć i się nauczyć i mieć lepszy wynik, więc myślę, że można potraktować to właśnie jako szansę
żeby powtórzyć sobie trochę więcej materiału. Cześć Dominika. Jeszcze, o, jest 5 po, to jeszcze dopowiem, słuchajcie, jeżeli pewne zadania z tych tematów, które robimy, będą się wydawać dla Was trudne, to będzie zapis streamu na kanale Pistacja Matematyka, czyli na tym, który prowadzi transmisję. Tam też, jeżeli nie byliście na poprzednich streamach, to możecie sobie zobaczyć poprzednie streamy. Rok temu też robiliśmy rozwiązywanie zadań dla maturzystów, więc możecie sobie to poszukać. No i też znajdziecie na stronie pistacja.tv mnóstwo działów, które możecie sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że przez ten miesiąc, jakbyście tak pooglądali te filmy, to byście ogarnęli cały materiał dla liceum. To słuchajcie, ja nie chcę już przedłużać, to jeszcze sprawa taka organizacyjna. Ciężko mi jest zawsze oszacować, ile czasu potrwa stream. Czy będzie to godzina, czy będzie to 40 minut. Ja przygotowałem kilka zadań z trygonometrii. Moja część nie powinna zająć dłużej niż godzinę. Jeżeli skończę szybciej, to spoko. Zrobimy 5-10 minut przerwy. Jest też ze mną Zosia. Jeżeli byliście na poprzednim streamie, to mieliście okazję poznać Zosię i Zosia będzie rozwiązywać dla Was zadania z ciągów. Zadania są losowe i mam nadzieję, że pomogą Wam one oswoić się z tymi typowymi zadaniami maturalnymi. Jest 120 osób. Witam Was serdecznie i możemy już przejść do rozwiązywania. To jedziemy z tematem. Słuchajcie, pierwsze zadanko jest następujące. Czekajcie. Kąt alfa, a jeszcze sobie zmienię kolor na biały i zobaczę, czy wszystko hula elegancko. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa to 3 czwarte. Oblicz wartość wyrażenia 2 odjąć kosinus kwadrat alfa. I z czego tutaj będziemy korzystać? Będziemy korzystać tutaj z zależności między funkcjami trygonometrycznymi, które nazywają się również tożsamościami. I teraz popatrzcie, co tutaj jest. Kosinus kwadrat alfa. Jeżeli mamy podany sinus, to jest pierwszy taki lifehack, może zacznę nazywać to mathack, że jak macie podany sinus, a chcecie obliczyć kosinus, czy też kwadrat kosinusa tego samego kąta ostrego, to korzystacie z takiej zależności, która nazywa się jedynką trygonometryczną. Jedynka trygonometryczna to taki wzór, który mówi o tym, że sinus kwadrat kąta alfa dodać kosinus kwadrat kąta alfa w trójkącie prostokątnym wynosi 1. Sinus kwadrat alfa to ten zapis oznacza, bo też czasami uczniowie się pytają, co oznacza ten zapis. Sinus kwadrat alfa oznacza dokładnie to samo, co sinus alfa w nawiasie do kwadratu, czyli sinus alfa razy sinus alfa. I skoro my wiemy, ile wynosi sinus alfa, a on wynosi 3 czwarte, to możemy włożyć sobie w miejsce tego wzoru, w miejsce sinusa alfa 3 czwarte. I skoro sinus alfa wynosi 3 czwarte, a w tym wzorze mamy sinus kwadrat alfa, to 3 czwarte podnosimy do kwadratu i do tego dodajemy kosinus kwadrat alfa i to wynosi 1. 3 czwarte do kwadratu to 9 szesnastych. I 9 szesnastych dodać kosinus kwadrat alfa wynosi 1. To z tego możemy sobie obliczyć, ile wynosi kosinus kwadrat alfa. To jest 1 odjąć 9 szesnastych. Czyli 16 szesnastych odjąć 9 szesnastych to jest 7 szesnastych. I teraz, gdy mamy podany sinus, to możemy właśnie w ten sposób dojść sobie do tego, ile wynosi kosinus kwadrat. Ja jeszcze sobie tutaj zjadłem symbol alfa
i dopisałem go teraz. Gdybyśmy chcieli policzyć kosinus alfa, a nie kosinus kwadrat alfa, to kosinus alfa wynosiłby pierwiastek z tej liczby. Jeżeli kąt jest ostry, to mielibyśmy właśnie pierwiastek z 7 szóstych, bo wiemy też, że kosinus alfa mógłby wynosić minus pierwiastek z 7 szóstych. No ale nie o tym w tym zadaniu. My mamy obliczyć wartość tego wyrażenia. 2 odjąć kosinus kwadrat alfa. No to żeby obliczyć 2 odjąć kosinus kwadrat alfa, to wystarczy od liczby 2 odjąć po prostu 7 szesnastych. Czyli mamy 32 szesnaste, bo zamieniam to na ułamek o mianowniku 16. Odjąć 7 szesnastych, to otrzymamy ile? 25 szesnastych. To jest nasza odpowiedź. Widzę, że nie ma pytań. Rozwiązaliśmy pierwsze zadanko. Jeszcze raz powtórzę tutaj, że ta tożsamość, z której korzystamy, to jest jedynka trygonometryczna. I ona również znajduje się w tablicach maturalnych. Tam na końcu nie wiem, czy wy w ogóle się zaznajomiliście z tablicami maturalnymi. Na końcu macie wypisane wzory, z których po prostu można korzystać. To jest taka legalna ściąga na maturze. Więc mamy zadanko pierwsze rozwiązane. Teraz zadanie drugie. To zadanie jest nieco bardziej skomplikowane, bo popatrzcie, co my tutaj mamy w danych. Wiemy, że tangens alfa to 5 dwunastych, bo tangens generalnie w matematyce można zapisywać również w taki sposób. TG, i to oznacza tangens, ale można też tangens zapisać skrótowo jako tan. I my wiemy, że tangens alfa to 5 dwunastych. Z tożsamości trygonometrycznych wiemy również, że tangens alfa to sinus alfa podzielić przez kosinus alfa. Czyli z tych dwóch informacji wynika, że skoro tangens alfa to 5 dwunastych, a tangens alfa to jest to samo co sinus alfa przez kosinus alfa, to sinus alfa przez kosinus alfa wynosi 5 dwunastych. Dlaczego ja z tego skorzystałem? Zwróć uwagę, że my mamy podaną wartość tangensa. Mamy obliczyć kosinus alfa, więc ja jakoś muszę przekształcić sobie tego tangensa, żeby otrzymać kosinus alfa. I pamiętam o tym, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa, więc nie mam już w zapisie tych danych tangensa, tylko mam ułamek, który ma kosinus alfa. I co my tutaj mamy? Ułamek równa się ułamek, to nic innego, można na to popatrzeć jak na proporcje. A z własności proporcji wiemy, że możemy mnożyć wyrażenia, które znajdują się na krzyż i przyrównywać je do siebie. Czyli 5 razy kosinus alfa, co można zapisać jako 5 kosinus alfa, to jest to samo co 12 razy sinus alfa, czyli 12 sinus alfa. Jeżeli podzielę to równanie obustronnie przez 5, to wychodzi mi, że kosinus alfa to nic innego jak 12 piątych sinus alfa. Gdy wiem, ile wynosi wartość kosinusa, kosinus to inaczej 12 piątych sinus alfa, to mogę skorzystać, to jest pierwsza zależność, z której korzystałem, że tangens to jest sinus alfa przez kosinus alfa, a teraz skorzystam z drugiej, którą już wykorzystywałem de facto w poprzednim zadaniu. Sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. I to jest drugi taki mat-hack, że
Gdy mamy wartość tangensa podaną i mamy obliczyć wartość kosinusa czy też sinusa, to najpierw zamieniamy tangensa na sinus przez kosinus i przyrównujemy to do ułamka. Następnie wyznaczamy sobie kosinusa albo sinusa. Po co? Żeby skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Przepiszę sinus kwadrat alfa. I do tego dodajemy kosinus kwadrat alfa. Ja wiem, że kosinus alfa to jest 12 piątych sinus alfa, więc ja w miejsce kosinusa wkładam 12 piątych sinus alfa i to podnoszę do kwadratu. I po co w ogóle cały ten mechanizm rozwiązywania? Bo zwróć uwagę, że tutaj mam równanie z dwiema niewiadomymi. Pierwszą jest kosinus alfa, drugą jest sinus alfa. W jedynce trygonometrycznej również mam równanie z dwiema niewiadomymi, ale łącząc te dwa równania i wkładając sobie w miejsce kosinusa 12 piątych sinus alfa, otrzymałem równanie z jedną niewiadomą, którą jest sinus alfa. I teraz upraszczam sobie to równanie, czyli mam sinus kwadrat alfa dodać. I tutaj mam iloczyn dwóch czynników, 12 piątych i sinus alfa. Gdy iloczyn podnoszę do kwadratu, to podnoszę oba czynniki do kwadratu. Więc 12 piątych do kwadratu to 144 dwudzieste piąte i to mnożymy przez sinus kwadrat alfa. I to wynosi 1. Czy ja mogę sobie uprościć wyrażenie, które mam po lewej stronie? Tutaj mam 1 sinus kwadrat alfa. 1 to inaczej 25 dwudziestych piątych. Więc może zapiszę jeszcze tutaj, żeby nie tracić czasu na przepisywanie kolejnej linijki. 25 dwudziestych piątych, czyli 1 sinus kwadrat alfa, dodać 144 dwudzieste piąte sinus kwadrat alfa równa się 1, to mogę teraz dodać te dwa składniki do siebie, dodając po prostu liczby, które występują przy tym wyrażeniu sinus kwadrat alfa i otrzymam 169 dwudziestych piątych sinus kwadrat alfa równa się 1. I teraz, żeby dojść do tego, ile wynosi sinus kwadrat alfa, to ja mnożę to równanie obustronnie przez odwrotność tego ułamka, bo wtedy one nam się skrócą. I z lewej strony zostanie mi wyłącznie sinus kwadrat alfa, a z prawej strony 1 razy 25 169 z 25 169. I wrócę do treści zadania, żeby sprawdzić, co miałem policzyć. Miałem policzyć kosinus alfa, ale ta droga doprowadziła mnie do tego, że mam sinus kwadrat alfa i mogę obliczyć, ile wynosi sinus alfa. Sinus alfa to jest pierwiastek z tego, czyli 5 trzynastych. Sinus alfa. Bo zastanawiam się, jaki sinus alfa podniesiony do kwadratu ta 25 169, to może być 5 trzynastych, bo 5 trzynastych do kwadratu to jest właśnie 25 169, ale też minus 5 trzynastych do kwadratu da nam 25 169. To który wybrać? Wiemy, że kąt alfa jest ostry, więc wybieramy wartość, która jest dodatnia. Tego nie. Więc sinus alfa równa się 5 trzynastych. A ja chcę dojść do tego, ile wynosi kosinus alfa. Więc mogę skorzystać z tego, że kosinus alfa to jest 12 piątych sinus alfa. A wiem, że sinus alfa to 5 trzynastych. To mi wyszło. Więc z tego wynika, że kosinus alfa wrzucam po prostu tę wartość, którą policzyłem, do tego równania tutaj w miejsce sinus alfa. Więc kosinus alfa to jest 12 piątych. Oj, a ja się tutaj pomyliłem, bo jest 5 trzynastych. Wiedziałem, że coś nie zagra. O, tutaj
Ma być 5/13. Więc tak, już znalazłem właśnie 5/13 tutaj wrzucam. To mam 12 piątych razy 5 trzynastych. Dziękuję za czujność. Właśnie też to zauważyłem. A wiecie, dlaczego na to wpadłem? Bo gdybym tutaj w miejsce sinusa alfa wstawił 5 dwunastych, to wyszłoby mi 1, a to by po prostu nie pasowało. Także mamy naszą odpowiedź. Mieliśmy obliczyć kosinus alfa i kosinus alfa wynosi 12 trzynastych, czyli ten kosinus alfa, który mieliśmy obliczyć, wynosi 12 trzynastych. To jest nasza odpowiedź. Mam też kolegę mojego z pracy, który też jest mentorem i napisał mi SMS-a, bo ogląda streama, że 5 trzynastych. Tak, ale znalazłem. To słuchajcie, to pokazuje właśnie, żeby być czujnym przy rozwiązywaniu zadań, zwłaszcza na maturze, i żeby sprawdzać, czy to wszystko gra. Ja właśnie złapałem się na tym, że coś mi tutaj nie pasuje, bo jakbym wstawił tutaj 5 dwunastych, to bym otrzymał 1. Ale dlatego cofnąłem się na dół i sprawdziłem sobie wszystko. Drugie zadanko mamy rozwiązane. Napiję się wody, bo w sumie cały dzień gadam i gadam. O, i tutaj mamy takie zadanko. Widzę, że też zaglądam w czat. Julian napisał. Fajno. O, nawet ten przybyło kilka osób. Słuchajcie, to jest zadanko dla Was. Ile wynosi wartość wyrażenia? Sinus kwadrat 38 stopni, dodać kosinus kwadrat 38 stopni, odjąć 1, podzielić przez sinus kwadrat 52 stopni, dodać kosinus kwadrat 52 stopni, dodać 1. Julian zaproponował rozwiązanie z rysowaniem trójkąta i tak też można to zrobić, ale gdyby było zadanie otwarte, to niektórzy nauczyciele mogliby odjąć trochę punktów za to, że rozwiązujemy ogólne zadanie na konkretnym przypadku jednym. No wolno? Okej. Okay. To dzięki. To się zmienia. Okej. Okay. Może pokazać drugą metodę. Słuchajcie, napiszcie na czacie, czy chcecie zobaczyć drugą metodę tego zadanka poprzedniego. Ale zanim wrócimy do kolejnego zadanka, to już nie chcę z tego uciekać. Słuchajcie, powiedzcie mi, ile wynosi wartość tego wyrażenia, które mamy na tablicy, bo to jest bardzo podchwytliwe i ciekawe zadanie. Ile wynosi wartość tego wyrażenia? Jak myślicie, jak do tego podejść? Jak ugryźć to zadanko? Bo to zadanie wydaje się tylko skomplikowane, bo jest tu dość rozbudowany zapis, ale tutaj trzeba zauważyć jedną rzecz. Część osób chce, to słuchajcie, to jeżeli ktoś nie chce, to niech sobie idzie po szklaneczkę wody, słuchajcie, bo moim zadaniem i moją misją jest wytłumaczenie właśnie zadań na różne sposoby. Być może drugi sposób, teraz jak sobie o tym pomyślałem, może okazać się łatwiejszy dla Was i podejrzewam, że tak może być, więc przejdę przez niego szybko, jest mniej elegancki, tak, zaraz o tym dopowiem. O, odpowiadają, wynosi 0. Słuchajcie. Dokładnie. Większość z Was zna taki wzór, w którym nie ma kąta, tylko jest po prostu, znaczy jest kąt, ale nie zapisany w formie liczbowej i z miarą stopni, tylko zapisany w postaci symbolu alfa. Gdy dodajemy do siebie sinus kwadrat alfa i kosinus kwadrat alfa, to możemy otrzymać
to otrzymujemy 1 zawsze. Ale mało, właśnie gdy zmienimy alfa już na jakiś kąt, tak jak tutaj mamy na przykład na 38 stopni, to trochę możemy być zbici z tropu, bo my napatrzyliśmy się na ten wzór cały czas. Sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. Zobacz, że tutaj mamy przypadek tej jedynki trygonometrycznej taki, w którym zamiast alfa jest 38 stopni. I mamy tutaj kwadrat sinusa 38 stopni, do tego dodajemy kwadrat kosinusa 38 stopni, więc mamy tutaj nic innego jak 1. To, co mamy tutaj, daje nam 1. 1 odjąć 1 to 0. A co mamy w... Więc ja może zrobię tutaj taką strzałeczkę. W liczniku mamy 0. A co mamy w mianowniku? No generalnie to jest mało istotne. Ważne, żeby sprawdzić, że nie ma tutaj zera, bo wtedy taki zapis nie miałby sensu. Tutaj mamy to samo. Sinus kwadrat kąta 52 stopni. Dodać kosinus kwadrat kąta 52 stopni. To jest jedynka trygonometryczna. 1 dodać 1 to 2. A 0 drugich to nic innego jak 0. I takie zadanko też było na maturze. Więc tak, mamy 0. Ja cofnę się jeszcze do poprzedniego zadanka. Wiemy, że tangens kąta ostrego to 5 dwunastych. Wiemy, że tangens kąta ostrego to 5 dwunastych. Sposób, który jest dużo mniej elegancki, bo ja jestem z wykształcenia matematykiem i ja czasami wybieram dłuższe rozwiązania, ale takie, które są ogólne, bo istotą i domeną matematyków jest to, że oni wszystko po prostu udowadniają i robią obliczenia na tych przypadkach, które działają, robią obliczenia tak, że one działają dla wszystkich przypadków. Tutaj kolega zaproponował taki sposób rozwiązywania, że mówimy tutaj o trygonometrii w trójkącie prostokątnym. To rysujemy trójkąt prostokątny i zaznaczamy sobie jakiś kąt ostry alfa. Mamy tutaj podany tangens alfa, to jest 5 dwunastych. Wiemy z trygonometrii, że tangens kąta alfa, skoro oznaczyliśmy go tutaj, to 5 dwunastych, a wiemy, że tangens alfa to jest iloraz długości przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa, czyli ten bok ma 5, przez długość drugiej przy prostokątnej. Czyli ta sytuacja dokładnie pokazuje trójkąt prostokątny, w którym tangens alfa to 5 dwunastych. Tangens tego kąta to 5 dwunastych. My chcieliśmy policzyć w zadaniu co, bo już nie pamiętam, chcieliśmy policzyć kosinus alfa. Kosinus alfa, jeżeli ja przeciwprostokątną oznaczę literą x, to kosinus alfa to jest nic innego, jak ustawimy się tutaj, to jest 12 przez x. Więc moim zadaniem jest znalezienie długości przeciwprostokątnej, a to możemy zrobić korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 5 do kwadratu, czyli kwadrat długości jednej przy prostokątnej, dodać kwadrat długości drugiej przy prostokątnej, to jest kwadrat długości przeciwprostokątnej. Więc mamy tutaj 25, dodać 144 równa się x do kwadratu, a z tego wynika, że x do kwadratu to 169. Istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu dają nam 169. Takie liczby to 13 lub minus 13. Ale my jesteśmy w geometrii. Długości nie mogą być ujemne, więc ta długość nam odpada. Więc x wynosi 13. No to kosinus alfa wynosi 12. Przepraszam, 12 13. To jest drugi sposób, on jest dużo mniej elegancki. Ja tu jestem dla was, gdy część z was chce zobaczyć w drugi sposób, to ja chcę to dopowiedzieć. Także. Także tyle. No to idziemy dalej z kolejnymi zadankami. Mamy kolejne zadanko, które brzmi następująco. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa podzielić przez kosinus alfa, dodać kosinus alfa podzielić przez sinus alfa równa się 2. Naszym zadaniem jest obliczenie wartości wyrażenia sinus alfa razy kosinus alfa.
I czy ma ktoś z Was pomysł, od czego powinniśmy zacząć rozwiązywać to zadanko? I teraz, o widzę, ja mam czat z opóźnieniem, więc tak czasami Wam odpowiadam tutaj z opóźnieniem. Może technologia kiedyś to poprawi. Chyba za każdym razem to powtarzam, że w matematyce piękne jest to, że można dojść, rozwiązać jedno zadanie kilkoma sposobami. I to jest naprawdę fajne. Pamiętajcie, wybierajcie sobie te sposoby, które są dla Was lepsze i przyjemniejsze. Tak, nie powinni Wam odjąć punktów. Mi generalnie, jak ja się cofnę do czasów szkolnych, to odradzali robić tym sposobem, bo mówili, że za to może być odjęty punkt. Słuchajcie, mam w ogóle świetny kompromis. Jeżeli to jest zadanie zamknięte, to tam jest istotne to, aby wskazać dobrą odpowiedź. Więc jeżeli macie podany tangens, jeszcze pokażę treść tego poprzedniego zadania. Jeżeli to by było zadanie zamknięte, to jest moja rekomendacja i chciałbym już zamknąć ten temat. Jeżeli to byłoby zadanie zamknięte i byłyby podane cztery odpowiedzi i macie wskazać jedną z tych czterech, to możecie robić którym sposobem chcecie, bo tam się liczy tylko to, że wskazujecie poprawną odpowiedź, tak? I otrzymujecie jeden punkt. Jeżeli to by było zadanie otwarte, to moja rekomendacja jest taka, aby rozwiązywać zadanie pierwszym sposobem. Jeżeli ktoś chce rozwiązywać drugim, to może się zdarzyć po prostu egzaminator, który odejmie za to jeden punkt. Rozwiązanie będzie do. Tak? No. I chciałbym ten temat zamknąć. To jest moja rekomendacja. Idźmy dalej. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa podzielić przez kosinus alfa, dodać kosinus alfa przez sinus alfa równa się 2. Oblicz wartość wyrażenia sinus alfa razy kosinus alfa. I tutaj było pytanko. I tutaj widzę już, że piszecie, żeby to ogarnąć ze wspólnego, żeby sprowadzić to do wspólnego mianownika. Tutaj mianownikiem jest kosinus alfa, a tutaj jest sinus alfa. Więc wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych dwóch mianowników. Więc muszę pierwszy ułamek rozszerzyć mnożąc licznik i mianownik przez mianownik tego ułamka tutaj. Czyli mnożymy to przez sinus alfa, podzielić przez sinus alfa, a ten ułamek rozszerzamy mnożąc licznik i mianownik przez mianownik pierwszego, czyli przez kosinus alfa. Mamy takie same mianowniki, więc możemy zapisać tę sumę w postaci jednego ułamka, którego mianownikiem będzie kosinus alfa razy sinus alfa, a co otrzymamy w liczniku? Tu mamy sinus alfa razy sinus alfa, co daje nam sinus kwadrat alfa i do tego dodajemy iloczyn tych liczników, czyli kosinus kwadrat alfa. I znowu tutaj mamy tą magiczną jedynkę trygonometryczną, sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa to 1, więc otrzymujemy 1 podzielić przez kosinus alfa razy sinus alfa i to daje nam 2. Więc przez co musimy podzielić 1, aby otrzymać 2? Przez jedną drugą, czyli kosinus alfa razy sinus alfa to 1 druga. Oczywiście moglibyśmy to równanie obustronnie pomnożyć przez kosinus alfa razy sinus alfa, a później podzielić otrzymane równanie obustronnie przez 2 i także otrzymalibyśmy dokładnie to samo, czyli 1 drugą. Czy to zadanko jest jasne? Czy są jakieś pytanka? Tak. Dobra. To co tutaj zrobiliśmy? Zwróć uwagę, wiemy, że kąt alfa jest ostry i mamy tutaj dodawanie dwóch ułamków i wiemy, że
Suma tych dwóch ułamków wynosi 2. Naszym zadaniem jest obliczenie wartości sinus alfa razy kosinus alfa. Jeżeli mamy sumę dwóch ułamków, to możemy dodać je do siebie, gdy mamy wspólne mianowniki. Więc ja tutaj w tym pierwszym kroku rozszerzyłem ten ułamek w taki sposób, aby otrzymać w mianowniku kosinus alfa razy sinus alfa, bo wspólnym mianownikiem dwóch ułamków, takich, których mianowniki to kosinus alfa i sinus alfa, będzie iloczyn kosinus alfa i sinus alfa. Więc żeby otrzymać w tym ułamku, w mianowniku kosinus alfa razy sinus alfa, to musiałem licznik i mianownik tego ułamka przemnożyć przez sinus alfa, czyli po prostu ten ułamek, który jest tutaj, pomnożyłem przez sinus alfa podzielić przez sinus alfa. Co daje nam sinus kwadrat alfa podzielić przez sinus alfa razy kosinus alfa. Do tego dodałem ten ułamek, czyli kosinus alfa przez sinus alfa, który pomnożyłem przez kosinus alfa podzielić przez kosinus alfa. I dzięki temu otrzymałem sinus alfa razy kosinus alfa, czyli taki sam mianownik jak tutaj, a w liczniku kosinus kwadrat alfa. I gdy dodajemy dwa ułamki o takich samych mianownikach, to zapisujemy mianownik i dodajemy do siebie liczniki. Widzę. Cieszę się. Tak. Mogę też dopowiedzieć, bo jest na to czas. Jeżeli mam 1 przez kosinus alfa razy sinus alfa równa się 2, to ja chcę się dokopać do tego, ile wynosi ten mianownik. Więc ja mogę to równanie obustronnie pomnożyć przez kosinus alfa razy sinus alfa, tak? Więc sinus alfa, kosinus alfa z tym mi się tutaj skróci i z lewej strony zostanie mi 1 równa się 2 kosinus alfa razy sinus alfa. Więc żeby otrzymać ten iloczyn, to muszę jeszcze to równanie obustronnie podzielić przez 2 i mam 1 druga równa się kosinus alfa razy sinus alfa. A tutaj ja po prostu pomyślałem o tym w ten sposób. Ja chcę wiedzieć, ile wynosi ten iloczyn, to zadałem sobie pytanie. Co muszę, przez co muszę podzielić 1, aby otrzymać 2? Wiem, że 1 podzielić przez 1 drugą, to inaczej 1 razy 2, co daje mi 2. Ale można to sobie też w taki sposób to obliczyć. Julia, dwójka została również pomnożona. Mamy. Jak lewą stronę pomnożę przez to, to zostanie mi 1. A jak 2 pomnożę przez to, to mam 2 kosinus alfa razy sinus alfa. I jak teraz obustronnie podzielę to równanie przez 2, to otrzymuję 1 podzielić przez 2, czyli 1 druga równa się kosinus alfa razy sinus alfa. Więc mamy kolejne zadanko. I idziemy dalej. Wiecie co, ja tak patrzę sobie na czas i to jest zadanie, które jest bardzo podobne do tych wszystkich zadań, które robiliśmy do tej pory, gdzie wyznaczamy sobie, znamy kosinusa, to korzystając z jedynki trygonometrycznej możemy wyznaczyć sinusa, wstawić sobie tutaj i rozwiązać. Więc ja mam do Was pytanie. Mam zadania trochę innego typu niż to. Czy chcielibyście, żebym do nich przeszedł, czy chcemy jeszcze sobie to poćwiczyć, to wyznaczenie? Dajcie znać na czacie to. Ja tu jestem dla Was, więc proszę, żebyście mi podpowiedzieli. Bo tak jak sobie patrzę, to to jest bardzo podobne zadanie do tego, co mieliśmy do tej pory. Ale jeśli czujecie, że chcecie sobie je przećwiczyć, to z przyjemnością to zrobię. Zaraz pewnie wskoczę na czacie. Policzmy to. To lecimy jeszcze z tym. W tym działaniu mamy wyłącznie sinus alfa i kosinus alfa, tak?
My wiemy, ile wynosi kosinus alfa, więc w miejsce kosinus alfa moglibyśmy wstawić pierwiastek z 3 przez 2. Więc kosinus alfa to jest pierwiastek z 3 przez 2. Słuchajcie, szybko przejdę przez to zadanko, bo jak część osób pisze, żeby przejść dalej, to przejdę po prostu trochę szybciej przez to zadanko. To ja to może mam pomysł, jak dojść do kompromisu. Ja wyznaczę sinusa z tego zadania, a to będziecie mieli zadanko do domu, żeby wykonać te działania samodzielnie, dobra? Więc patrzcie, znamy wartość kosinusa, chcemy znaleźć wartość sinusa, to korzystamy z jedynki trygonometrycznej. Więc sinus kwadrat alfa dodać i w miejsce kosinusa wrzucam pierwiastek z 3 przez 2, mam do kwadratu i to równa się 1. To sinus kwadrat alfa dodać, pierwiastek z 3 podzielić przez 2 do kwadratu, to inaczej 3 czwarte. Tak? To sinus kwadrat alfa, to jest inaczej 1 odjąć 3 czwarte, a to wynosi 1 druga. To ile wynosi sinus alfa? Pierwiastek z 1 drugiej lub minus pierwiastek z 1 drugiej. I dlaczego ja wybieram tylko dodatni pierwiastek? Dlatego, że w treści zadania mam podane, że kąt alfa jest ostry. Więc to rozwiązanie mi odpada. A jak inaczej mogę zapisać pierwiastek z jednej drugiej? Pierwiastek z jednej drugiej to jest inaczej 1 podzielić przez pierwiastek z 2 i usuwając niewymierność z mianownika mam pierwiastek z 2 podzielić przez 2. Więc tyle wynosi sinus alfa. Ojeju, pomyliłem się. Dzięki. Widzicie, i to jest ten lekcja na przyszłość. Jak chce się szybciej coś policzyć, to wpadają głupie błędy. Chociaż jeden. Zróbcie mema z tego. Już się zdarzały sytuacje. Przepraszam. Tu jest 1/4. Ja już o jeden krok do przodu poszedłem, że sobie obliczyłem pierwiastek i zapisałem. Sinus alfa, skoro sinus kwadrat alfa to jest 1/4, to sinus alfa to jest pierwiastek z 1/4, czyli 1/2 lub sinus alfa to jest minus 1/2. No i my wybieramy tylko dodatnie rozwiązanie, bo kąt alfa jest ostry. Czyli sinus alfa to jest 1/2. No i teraz po prostu, aby obliczyć wartość tego wyrażenia, to w miejsce sinusa wrzucamy 1/2, a w miejsce kosinusa wrzucamy pierwiastek z 3 przez 2. Ja tego jeszcze nie robiłem, ale dam wam, żebyście sobie policzyli to, żebyście wykonali te obliczenia sami, bo mam jeszcze trochę zadanek, trochę innego typu, które też chciałbym pokazać. Piszą mi na czacie 1/4 z opóźnieniem. Słuchajcie, dzięki wam za to, że czuwacie też nad tym. Tutaj mamy takie zadanko, które jest bardzo istotne, bo ćwiczymy tutaj sobie jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie zaraz powiem jaką. Drabinę o długości 4 metrów oparto o mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,3 metra od muru. Pod jakim kątem drabina jest nachylona do podłoża? Teraz możemy sobie narysować rysunek pomocniczy. To jest mur. To jest podłoże. Jakby ktoś się mógł przyczepić, to mur mógłby być nieco przechylony do podłoża, ale w tego typu zadaniach zakładamy, że mur jest prostopadły do podłoża. I teraz oparto o ten mur drabinę. To jest drabina. Więc w tym zadaniu mamy nic innego jak ukrytą sytuację związaną z trójkątem prostokątnym.
Skoro podstawę drabiny umieszczono w odległości 1,3 metra od muru, to mamy długość po prostu tej przyprostokątnej. Wiemy, że drabina ma 4 metry długości, więc ten bok ma długość 4. Ja często, korzystając z... robiąc po prostu obliczenia, pomijam sobie jednostki, ale ważne jest, żeby zapisać je w odpowiedzi. I my mamy się dowiedzieć, pod jakim kątem drabina jest nachylona do podłoża. To o jaki kąt nam chodzi? Drabina, podłoże, czyli o ten kąt, który znajduje się w tym miejscu. Ja go oznaczam alfa. I teraz znam długości tych dwóch boków. Tu jest ten kąt alfa i ja się ustawiam w tym wierzchołku. To jaka funkcja trygonometryczna zawierająca kąt alfa uwzględnia w swojej definicji długości tych dwóch boków? Napiszcie na czacie. Jestem ciekawy, czy dobrze napiszecie. Tą funkcją trygonometryczną jest kosinus alfa, bo kosinus alfa to jest stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa, czyli 1,3, do długości przeciwprostokątnej. I słuchajcie, ja sobie wcześniej oczywiście rozwiązałem te zadania, bo nigdy nie idę na żywioł i obliczyłem sobie, ile to wynosi. I to wynosi 0,325. Teraz w jaki sposób my mamy się dowiedzieć, ile wynosi kąt alfa? Na końcu we wzorach naturalnych jest coś takiego, co się nazywa tabelą wartości funkcji trygonometrycznych. I ja ją tutaj wkleiłem. I teraz jak ją czytamy? Chociaż ja mogę sobie tutaj na razie zakryć część tego rysunku. Tutaj w tej kolumnie mamy alfa, a w tej kolumnie mamy beta. I teraz co my tutaj mamy? Sinus alfa i kosinus beta. Jeżeli weźmiemy sobie kąt z tej kolumny, na przykład 10 stopni, tak, to wiemy, to bierzemy kąt z kolumny alfa, czyli to jest 10 stopni, to w tej komórce znajduje się co? Sinus alfa, bo my korzystamy z tego kąta tutaj. Ale jeżeli wezmę kąt z kolumny beta, czyli na przykład 80 stopni, to ta wartość oznacza nic innego jak kosinus beta. To jest bardzo ważne. I teraz popatrzcie, tutaj mamy pewną nieścisłość, bo my mamy w naszym zadaniu, oznaczyliśmy sobie nasz kąt alfa, ale najważniejsza jest ta funkcja trygonometryczna, z której my korzystamy, a jest nią kosinus. Więc wartość, którą mamy tutaj, to jest 325 tysięcznych, znajduje się, no możemy założyć, że patrzymy na to, bo widzimy, że nie mamy w tej tabeli wartości dokładnej, mamy przybliżoną, przybliżamy sobie, bo to będzie jakiś kąt tak między 20 stopniami, a kątem o mierze 21 stopni. I teraz skoro ja patrzę na tę liczbę, a chcę odczytać kosinus kąta, to mamy tutaj kosinus, ale musimy patrzeć na kąt, który jest w tej kolumnie B, czyli mamy tutaj 70 stopni. Więc alfa nawet nie równa się, tylko wynosi około 70 stopni. I teraz popatrzcie, tutaj Szymon napisał, że to jest około 71 stopni. Tak, nawet Szymon fajniej to pokazał, bo ja się skupiłem na tej liczbie. Szymon spojrzał na to i nawet to jest dokładniejsze przybliżenie. Ale skoro korzystamy z przybliżeń, to równie dobrze mógłbym sobie spojrzeć na wartość, która znajduje się tutaj. Ale rzeczywiście dzięki Szymon to jest dokładniejsze przybliżenie, więc alfa w przybliżeniu wynosi 71 stopni. Tak, także. No i właśnie, o, i teraz to, że ja sobie przybliżyłem do tej wartości 325, tak, to tutaj
ta liczba rzeczywiście jest między wartością w tej komórce, a w tej komórce, czyli między tymi dwoma kątami. Także super. Widzicie już. Ja jestem po 30, oczy już trochę zmęczone, dużo tych cyferek, ale bardzo mi się podoba, że my sobie tutaj rozmawiamy naprawdę jest uprzejmie, nie, Zosia? I jesteście mega, mega publicznością. Rozwiązywanie zadań dla was to przyjemność, także bardzo się cieszę, że tak reagujecie i że rozmawiacie. To by było na tyle, jeśli chodzi o to zadanko. Ja je sobie schowam. Jeszcze zdążę. Taką też rzeczą, takim zadaniem, które może się pojawić na maturze, to jest wykazywanie prawdziwości tożsamości, udowadnianie tożsamości. I też chciałbym tutaj zrobić zadanko tego typu. I mamy w poleceniu wykaż prawdziwość tożsamości. Sinus alfa dodać kosinus alfa w nawiasie do kwadratu, dodać w nawiasie sinus alfa odjąć kosinus alfa, zamknąć nawias do kwadratu. I mamy wykazać, że to wyrażenie, które znajduje się po lewej stronie, wynosi 2. Zwróćcie uwagę, co tutaj mamy. Mamy tutaj sumę podniesioną do kwadratu, więc korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. Przekształcamy sobie lewą stronę. Tak więc może zapiszę, że przekształcam lewą stronę. Otrzymuję. Pierwszy składnik do kwadratu, czyli sinus kwadrat alfa, dodać 2 razy pierwszy składnik, czyli sinus alfa, razy kosinus alfa. Korzystam po prostu ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy. I do tego dodajemy jeszcze kwadrat różnicy. Może zmieszczę to w tym miejscu. Podnosimy pierwszy element do kwadratu, czyli sinus kwadrat alfa. Od tego odejmujemy, bo mamy kwadrat różnicy. 2 sinus alfa razy kosinus alfa. I do tego dodajemy jeszcze kosinus kwadrat alfa. Kosinus kwadrat alfa. Więc ja rozpisałem lewą stronę, korzystając zarówno tutaj, jak i tutaj ze wzorów skróconego mnożenia. I teraz popatrz. Mamy tutaj 2 razy sinus alfa razy kosinus alfa, a tutaj mamy minus 2 sinus alfa razy kosinus alfa, więc te dwa wyrażenia nam się zredukują. To jest nic innego jak 0. Tu mamy sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa, co daje nam 1. I tu mamy także sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa, i to jest druga jedynka. A 1 dodać 1 daje nam 2, co mamy po prawej stronie. I to kończy nam dowód. Więc tak w skejcie można to było potraktować jedynką trygonometryczną i właśnie to tutaj sobie uprościliśmy. Również z tego korzystaliśmy. Tak. I wiecie co? Myślę, że warto zrobić sobie teraz kilka minut przerwę. Zaczniemy równo o 20:00, proponuję. Przywita Was Zosia. Zosia porozwiązuje zadania z ciągów. No i tyle. Słuchajcie, jeszcze kolejny stream jest w czwartek. Ja teraz o tym szybciutko powiem, bo ja kilka z tych zadań, które dzisiaj rozwiązywałem, dostałem od uczniów na swoim Instagramie i on zaraz będzie podany na oknie przerwy. Więc jeśli macie ochotę wbić do mnie, to zapraszam. I kolejny stream jest z kombinatoryki, prawdopodobieństwa i logarytmów, więc jeżeli też macie jakieś zadania, które chcielibyście powtórzyć, to możecie mi je podesłać na Instagramie. Ja z przyjemnością je tu wrzucę, bo te zadania, które były dzisiaj, to były też zadania przepraszam, to były też zadania otrzymane
od uczniów. Także słuchajcie, startujemy zaraz o godzinie 20. Napijcie się wodę, odpocznijcie trochę od ekranów, bo ja cały dzień przy komputerze siedzę i już mnie oczy pieką. Także do usłyszenia. Siemanko, to jeszcze raz ja. Słuchajcie, ta kwestia z zadaniem dotyczącym trójkąta prostokątnego nie dawała mi spokoju, więc postanowiłem ja Was przywitać w tej drugiej części i dopowiedzieć to. Sprawdziłem w kluczu oceniania z zeszłego roku w sprawdziłem w kluczu oceniania, tak, nie wiem, czy to był zeszły rok, ale w tym egzaminie, z którego wziąłem to zadanko i ta metoda z rysowaniem trójkąta prostokątnego i korzystaniem z twierdzenia Pitagorasa jest również punktowana, więc zapamiętajcie, to jest bardzo ważny komunikat teraz, żebyście, że obie metody, które pokazywałem, są poprawne. Tak? I dostaniecie maksymalną liczbę punktów. To jest bardzo ważna informacja. Bardzo przepraszam za małe zamieszanie. Ja też jestem dość młodym nauczycielem. Ja się też wielu rzeczy uczę. Cieszę się, że mam tutaj wiedzę, w jaki sposób mogę to zweryfikować i sprawdzić. I tak tyle mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem. Jak czegoś nie wiem, to po prostu sprawdzam i dopowiadam. Jestem pewny na 100%, że obie metody są punktowane. I to chciałbym powiedzieć. Także dziękuję Wam za pierwszą część. Pewnie jeszcze wpadnę na koniec się pożegnać, a teraz przełączę tablicę na zadanko o ciągach i puszczę Zosię, tylko dajcie mi minutkę, bo zachowuję, staramy się zachowywać tutaj 2 metry odległości między sobą. Także dziękuję. Pierwsza część była dla mnie przyjemnością i bardzo mi miło, że mogłem dla Was porozwiązywać zadanka. No posłuchajcie, tak jak Krzysiu już zapowiadał, ja się zajmę ściągami, może to ta zapowiedź, że ja lubię takie fajniejsze, trudniejsze, ciekawsze zadania, okej, to jest prawda, natomiast starałam się, to już było różne zadania, są 2 zadania na dowód, myślę, że one nie są specjalnie trudne, natomiast są też zadania standardowe, spokojnie, więc to nie jest tak, że Krzychu skończył łatwe zadania, ja zaczynam trudne, to są ciągi, zaczynam inny temat, więc też tutaj wziąłam pod uwagę, że musimy zacząć od prostych rzeczy. Na razie. Czekajcie, dobra. O, teraz. Przepraszam za małe zamieszanie. Coś tam kliknęłam, ale udało się. Już jestem w stanie pisać. Dobra, posłuchajcie. Ile wyrazów ujemnych ma ciąg AN określony wzorem? AN to się równa N kwadrat minus 2N minus 24 dla N większych równych od 1. Co to jest ten napis N większy bądź równy 1? No to jest taki zapis, który się bardzo często w zajęciach maturalnych będzie pojawiał. No chodzi o to, że ten wzór działa dla N, nie działa dla N ujemnych. To jest ważne, że to działa dla liczb naturalnych. To jest ciąg. Ciąg jest normalnie liczbami naturalnymi. Zwykle w szkole się numeruje od 1, no ale ktoś mógłby numerować od 0, więc żeby tutaj nikt się nie pomylił na maturze, bardzo często coś takiego piszą. To jest taka informacja dla nas, że to jest taki zwykły ciąg i taka podpowiedź. Czasami w treści zadania maturalnego też się znajduje jakaś podpowiedź, tak? No i teraz to zadanie można różnie rozwiązywać. Tak naprawdę, jak gdybym chciała, to mogłabym wyliczyć, tak? Mogłabym wziąć pierwszy wyraz, czyli A1 i sprawdzi, czy jest dodatni, czy ujemny. Ten pierwszy wyraz jest 1 minus 2 minus 24. No to ten akurat chyba będzie ujemny, jest minus 26 plus 1, czyli jest minus 25, tak? I mogłabym tak sprawdzać. Tylko problem jest taki, że ten ciąg ma nieskończenie wiele wyrazów. A jak ciąg ma nieskończenie wiele wyrazów, no to nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich wyrazów, tak? Mogę poszukać metodą prób i błędów, gdzie się skończą robić ujemne wyrazy,
Natomiast jeżeli jest to zdanie otwarte, to musiałabym jakoś uzasadnić, że dalej już tych wyrazów ujemnych nie ma. No więc tu z pomocą przychodzi nam wzór tego ciągu. To nie jest ani ciąg arytmetyczny, ani ciąg geometryczny, z tego co pamiętam. To jest po prostu wzór, to jest taki ciąg zadany wzorem. To jest pierwszy wyraz, jakbym chciała drugi obliczyć, mogę go obliczyć sobie, to będzie 4 minus 4 minus 24, czyli drugi wyraz to będzie minus 24, tak? Bo postawiam po prostu N2. 2 do kwadratu to jest 4, 2 razy 2 to jest 4, upraszczam. Trzeci wyraz ciągu, to jeszcze powiedzmy trzeci, to jest 9 minus 6 minus 24, tak? Czyli to jest tak naprawdę 9 minus 30, czyli to jest minus 21. No i teraz już prawne oko zauważy, że stąd, żeby przejść tutaj, to muszę dodać 1, stąd, żeby przejść tutaj, to muszę dodać 3, czyli widzę, że mi się ciąg, razy mi się zwiększają. To, że zwiększają mi się na początku, to nie jest, tak naprawdę powiedziałem, że ono się zawsze zwiększało. Natomiast widać to, że to nie jest ciąg arytmetyczny, bo w ciągu arytmetycznym, gdyby tu było plus 1, to też musiało być plus 1, tak? Też można zauważyć, że jest to ciąg geometryczny, bo nie ma takiej liczby, jak pomnożę to, tą liczbę przez to, to otrzymam tą i potem, żeby tą samą liczbę pomnożyć razy to, żeby otrzymać to. To nie jest ciąg geometryczny również. Natomiast mam znaleźć wyrazy ujemne, tak? Ilość tych wyrazów, bo może ich być sporo, więc nie wypiszę tylko wyraz, tylko wiecie. Co to oznacza, że wyraz jest ujemny? To oznacza, że ten wyraz AN, tak? Jest po prostu mniejszy bądź równy od zera. No i ja mam wzór. Mam taki wzór, że n kwadrat minus 2n minus 24 jest mniejszy bądź równy od zera. No i teraz co widzimy? Jeżeli patrzycie sobie na to wyrażenie, to jest n ani x, natomiast jest to nierówność kwadratowa z niewiadomą n. Czyli ja mogę tak naprawdę rozwiązać to jak każdą nierówność kwadratową. Wyliczymy sobie deltę. Mam nadzieję, że wzór na deltę to wszyscy już z pamięci trzaskają. A tu jest b, czyli b to jest minus 2, minus 2 do kwadratu będzie 4. Minus 4ac, czyli minus 4 razy 1 razy minus 24. Czyli to jest 4 plus 96, czyli 100. No i pierwiastek z delty, nie zapomnijcie nigdy, że jak jest delta, to trzeba i pierwiastek z delty policzyć. Czasami uczniowie potem deltę zamiast pierwiastek z delty wykorzystują, to jest kiepski pomysł tak robić. No i teraz liczymy n1 i n2, zwracam uwagę, że nie wiadomo jest n, więc nie mamy x1 i x2. Za to myślę, że nikt by wam na maturze głowy nie urwał, bo egzaminator wie, że to jest stres i tak dalej. Natomiast no to warto jednak zwracać uwagę, jak ta niewiadoma wygląda. To jest 2 plus 10, bo to jest minus b to będzie 2, plus pierwiastek z d, czyli plus 10, przez 2a, a jest równe 1, czyli przez 2. Czyli to jest 12 przez 2, czyli 6. No i n2 to jest 2 minus 10 przez 2, to jest minus 8 przez 2, czyli to jest minus 4. To nie jest niezbędne, natomiast ja zawsze mówię uczniom, że masz nierówność kwadratową, to narysuj wykres, to nie boli. To nie zajmuje dużo czasu, a to pozwala uniknąć błędów. Tutaj mamy a równe 1, czyli to jest parabola tak zwana uśmiechnięta, czyli taka, która ma ramiona skierowane do góry. Zaznaczam miejsce 0, minus 4 oraz 6. No i teraz muszę odczytać, kiedy te wartości tej paraboli są mniejsze niż, mniejsze być równo 0, tak? Wartość tej funkcji tutaj musi być mniejsza niż 0. Czyli tutaj, gdzie ten wykres jest pod osią, czyli to jest to. Czyli widzimy, że to n, tak? Należy na razie do przedziału od minus 4, tylko z minus 4, tak? Od minus 4 do plus 6. Natomiast to, co jeszcze warto pamiętać, w tym przedziale tak naprawdę jest nieskończenie wiele liczb, jak na każdym odcinku. Natomiast jest to ciąg. Ciąg jest numerowany kolejnymi liczbami naturalnymi. Wobec tego nie bierzemy tu ułamku, na przykład 3,5 nas nie interesuje. Tak samo nie bierzemy liczb mniejszych niż 1. Czyli jakie liczby to będą występowały? No najmniejsze to jest 1, tak? A największe to jest 6. Czyli po drodze mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli to są numery wyrazów ciągu, które spełniają tą zależność. Są numery wyrazów ciągu, które przyjmują wartości ujemne. Czyli takich wyrazów jest 6. I to jest odpowiedź. 6 wyrazów w ciągu jest, tak? Od pierwszego do szóstego. Wyraz szósty będzie miał wartość 0, a wyrazy powyżej szóstego już będą miały wartości dodatnie, tak? Ktoś się zapyta, czy można po prostu doliczyć do a równego 6, potem a7 powiedzieć, że już dalej będzie dobrze.
No, posłuchajcie, jeżeli nie powołacie się na to, że to jest funkcja kwadratowa i że ona tu będzie już zawsze rosła, to nie będzie, to może to być nieuznane, tak? Bo to było na przykładzie. To nie uzasadniliśmy, że dalej te wyrazy nie zrobią się z powrotem ujemnym. Natomiast jeżeli powiemy, że to jest taka parabola, tak? I tutaj ta funkcja już będzie rosła cały czas, no to wtedy wystarczy powiedzieć, że jak się na to powołamy, to rzeczywiście doliczy do tego szóstego wyrazu. Czy są jakieś pytania, Krzysiu? Dobra, to takie, powiedziałabym, standardowe zadanie. Nie wiem, czy to jest z matury, czy z informatora. A my nie mamy ono Nie, jest powiedziane, ile jest wyrazów ujemnych, ile wyrazów ujemnych ma ciąg, tak? Natomiast nie podaj wyrazy. To bardzo ważne pytanie, słuchajcie, ja zawsze mówię uczniom, jak zrobisz zadanie, przeczytaj je jeszcze raz od początku i zastanów się, o co cię pytają. Bo często uczeń coś policzy, coś bardzo dużo mającego wspólnego z właściwym wynikiem, natomiast odpowie na ciut inne pytanie. Pytanie, z którego wynika odpowiedź, natomiast nie to pytanie. Tu jest pytanie, ile jest takich wyrazów? Ich jest sześć, od pierwszego do szóstego. Dobra, to zmieniamy zadanie, dalej przedstawiam przy ciągu. zero to liczba ujemna. Zero? Zero to liczba ujemna. Zero nie jest liczbą ujemną. Zero nie ma znaku, nie jest ani dodatnia, ani ujemna. Tu jest dobre pytanie. O, to jest bardzo dobre pytanie. Posłuchajcie, ja zrobiłam to zadanie, tego nie zauważyłam. Widzicie, ja doliczyłam do sześciu i ile wyrazów ujemnych, tak? Jeżeli są wyrazy ujemne, to racja, zgadza się. To nie chodzi nam o taką nierówność, tylko chodzi nam o taką nierówność. Czyli tutaj nie bierzemy pod uwagę sześciu i minus czterech, czyli ten wyraz szósty jest zły. Czyli jest tu pięć wyrazów, tak? Jest pięć wyrazów, które spełniają tą nierówność. Bo nie bierzemy pod uwagę wyrazu numer 6, na którego wartość wynosi 0, ponieważ to nie jest wyraz ujemny, bo to jest wyraz równy 0. Tak? Bo on jest tutaj, on spełnia równanie tutaj. No to bardzo dobrze, że ktoś zauważył. Dobra. Idziemy dalej. Tu już mam nadzieję, że nie będzie, że ujemnych się problem nie pojawi. Dobra. Posłuchajcie. Dany jest ciąg arytmetyczny, określony tam, dla n większych równowag, więc znowu ta formułka taka, o którym wiemy, że A1 jest równe 2 i A2 jest równe 9. No i mamy tutaj obliczyć, który wyraz ciągu jest równy 79. Ten ciąg jest już szczególnym ciągiem, bo jest to ciąg arytmetyczny. Czyli wiemy, że pierwszy wyraz to jest 2 i wiemy, że drugi wyraz to jest 9. Jeżeli ciąg jest arytmetyczny, to jest taki... Co to jest ciąg arytmetyczny? Ciąg arytmetyczny to jest taki, w którym wyrazy się różnią o pewną stałą. Czyli jeżeli to jest wyraz drugi, to żeby pierwszy, to żeby z dwójki otrzymać 9, to muszę dodać 7. Więc jeżeli będę chciała obliczyć trzeci wyraz tego samego ciągu, to ja muszę znowu dodać 7. Czyli ile to będzie? No ja muszę dodać 7 do 9. Czyli kolejny wyraz to będzie 16. Potem, jakbym chciała dodać, to kolejny wyraz, znowu dodaję 7, to już będzie czwarty wyraz. Daje 7 do 16, to będzie 23 i tak dalej. Tak naprawdę w tym wypadku mogłabym sobie doliczyć do 79. To nie będzie to aż tak bardzo daleko, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, to można wyliczyć. Zobaczcie, co najwyżej będziemy musieli 13 razy, do 13 wyrazu doliczyć, bo mamy na to odpowiedzi. Natomiast da się to też inaczej zrobić. Macie w kartach maturalnych podany wzór. Warto z tych wzorów korzystać. To jest wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego. Nty wyraz ciągu arytmetycznego to jest an, czyli ten wyraz, to jest a1, czyli pierwszy wyraz, i do niego dodajemy n minus 1 razy r, czyli tą różnicę. Tak? To jest różnica ciągu, to jest różnica. Różnica. A to jest pierwszy wyraz. To są dwie wielkości, które nam definiują ciąg arytmetyczny. I co to nam daje? Po pierwsze, dlaczego to jest n minus 1, a nie n? Bo niektórym się wydaje, że to będzie n, więc warto zajrzeć do tych kart i sprawdzić, ile to jest. Dlaczego n minus 1? No bo do pierwszego wyrazu już nie dodajemy siódemki, tak? Pierwszy wyraz jest taki, jak trzeba. Żeby otrzymać z pierwszego wyrazu drugi, dodajemy jeden raz siódemkę, tak? Nie dwa razy. Żeby otrzymać wyraz trzeci, to do pierwszego musimy dodać dwa razy tą siódemkę. Czy dajemy o jeden raz mniej tą siódemkę, niż jest wyraz ciągu? No i to wynika z tego, że pierwszy wyraz już tutaj jest, tak? Trochę wynika z tego, że numerujemy ten ciąg od jedynki, a nie od zera. Dobra. No i teraz mamy tak naprawdę równanie, bo to jest tak 79, czyli
To ANT wyraz to jest A1, czyli ten wyraz, którego muszę. A nie. A1 mamy. Czyli tutaj kontrola Z. A1 mamy, to jest 2, tak? Plus N minus 1. My nie znamy tego N właśnie, dlatego szukamy. Razy 7. To jest równanie. Równanie z jedną niewiadomą. Takie równanie to mam wrażenie, że byście w podstawówce jeszcze rozwiązali bez problemu. Jak to rozwiązać? No, odejmę sobie 2 od obu stron. No chyba Krzychu nie powie, że nie rozwiązali w podstawówce tego problemu. Rozwiązali wszystkie równania na świecie. Na no, tak. 77. Odejmuję 2 od obu stron. To mam 7 razy N minus 1. Mogłabym się tego nazwy pozbyć, ale ja widzę, że to jest 7, to jest 77. No to ja już nie umiem inaczej. Ja już muszę powiedzieć obie strony przez 7. Czuję, że 11 to jest N minus 1. Czyli N to jest 12. Czyli widzimy, że 12 wyraz tego ciągu dla N równego 12, to jest odpowiedź C, jest równy 79, tak? Warto wykonać sprawdzenie. Rzeczywiście, jeżeli do 2 dodam 7, czyli tą różnicę pomnożoną przez 11, bo muszę o jeden raz mniej dodać tą różnicę niż jest wyraz ciągu, to otrzymam 79, bo to jest 2 plus 77. Tak? Warto takie sprawdzenia sobie robić, bo na maturze wyników nie macie podanych, poza zadaniami dowodowymi, więc warto korzystać z różnych opcji sprawdzenia swojego wyniku. Zwłaszcza jak macie jeszcze czas, żeby sprawdzić wszystko. Czy są pytania, Krzychu? Dobra. Tak, to prawda. Dobrze, to teraz kolejne zadanko. Okej. Okay. To jeszcze jedno, jeszcze będą 2 po ciągu arytmetycznym. 9 wyraz ciągu arytmetycznego, określonego dla n większych równowag, jest znowu. Chodzi o to, żeby nie numerować od zera przypadkiem. Jest równy 34. Ja od razu, słuchajcie, to jest zadanie tekstowe. Ja od razu wypisuję wszystkie dane po kolei. Czyli A9 to jest 34. To jest jakieś oryginalne zadanie maturalne, nie wiem, z którego roku. A suma jego 8 początkowych wyrazów jest równa 110, tak? Można powiedzieć, że to jest S8, tak się oznacza suma początkowych wyrazów. Można powiedzieć, że to jest po prostu A1 plus A2 i tak dalej, aż do A8. Jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Tak naprawdę musimy obliczyć ten ciąg. Musimy te dwie wielkości, które definiują nam ciąg, znaleźć. Czyli musimy znaleźć pierwszy wyraz, a teraz różnicę. No i mamy dwie dane. W zasadzie mamy dwie niewiadome i dwie dane. To nasuwa nam się, że to będzie jakiś układ równań. No i teraz ułożymy sobie taki układ równań. Zaczynamy od pierwszej danej. A9. Już sobie powiedzieliśmy wcześniej, że jeżeli mamy ciąg arytmetyczny, tak? To żeby otrzymać któryś tam wyraz, to ja muszę do pierwszego wyrazu, czyli do A1, to jest moja niewiadoma, dodać różnicę tego ciągu pomnożoną przez liczbę, to jest o 1 mniejsza od numeru tego wyrazu. Czyli 8 razy muszę dać różnicę, żeby otrzymać 9 wyraz. I to mam dać 34. Tak? To jest wzór na 9 wyraz ciągu. Do pierwszego wyrazu dodaję 8 różnic tego ciągu. Wyraz? Wyraz ciągu? No, wyraz to jest... No, jeżeli mam ciąg, to jest 1, 2, 3, 4. To jest ciąg liczb naturalnych, tak? I ciąg składa się z wyrazów. Wyraz to jest po prostu element ciągu. 2 jest drugim wyrazem tego ciągu. 4 jest czwartym wyrazem tego ciągu. To jest takie pojęcie, po prostu wyraz. Tak się określa... ja nie umiem tego inaczej powiedzieć, tych niż wyraz. To jest taka... tak? Jeżeli mamy... próbuję jakąś analogię znaleźć z funkcją nawet, ale nie przychodzi mi do głowy. Wyraz to jest kolejny element ciągu. Okay. Wyraz to jest element ciągu. O. Konkretny jakiś, tak? W tym wypadku to był na przykład 2 czy 4. Tutaj wyrazem jest 34. Dobrze. I teraz mamy sumę. I tu możemy znowu skorzystać z gotowego wzoru. Wzorów na sumę ciągu arytmetycznego są aż 2 w karcie. I ja może wypiszę oba, żebyśmy zdecydowali razem, z którego skorzystać. Czyli Sn, czyli suma n początkowych wyrazów, możemy wyrazić na 2 sposoby. Albo A1 plus An, czyli pierwszy plus ostatni wyraz, dzielone przez 2 razy liczba wyrazów w ciągu. Albo Sn, możemy też napisać, że to jest 2 razy A1 plus n minus 1 razy r przez 2 razy n.
Zmieści się, zmieści się. To są dwie postacie tego wzoru. Tak naprawdę to jest ten sam wzór, tylko zapisany na dwa różne sposoby. Bo to, co ja tutaj mam, to wyrażenie 2 razy A1 plus N minus 1 razy R, to jest to samo wyrażenie, co tutaj, tylko pod N został podstawiony wzór na N-ty wyraz danego ciągu. No i teraz pytanie, którym postaci to użyjemy? Która będzie dla nas lepsza? O której więcej wiemy? Tak? Jaką my wielkość znamy? My znamy w tym ciągu jedną rzecz. No znamy 9 wyraz ciągu, ale o 9 niewiele wiemy. I znamy wyraz, znamy również N, no bo wiemy, że to jest 8 tych wyrazów. Natomiast nie znamy A1, nie znamy AN, czyli A8 w tym wypadku, i nie znamy N. Nie, N znamy. Czyli nie znamy A1 i A8. I nie znamy R. Natomiast moglibyśmy użyć tego bądź tego. Natomiast R to jest niewiadoma w drugim naszym równaniu. Więc wybierzemy sobie drugie równanie, bo tu występują te same niewiadome, co w pierwszym naszym równaniu ułożonym wcześniej. Czyli mam równanie 2 razy A1, tak, plus N minus 1. U nas N jest równe 8, bo to jest 8 wyrazów, czyli to będzie 7 razy R dzielone przez 2 razy N, czyli razy 8, bo 8 jest liczbą wyrazów w ciągu, i to mam dać 110. I to jest układ równań. Niezbyt jakiś trudny. Wy to byliście, to w gimnazjum powinni rozwiązać nawet, powiedziałabym tak. No i ja tu skorzystam sobie z metody podstawiania, tak naprawdę, no bo z czego by innego. Tutaj mogę sobie stąd wyznaczyć A1, ale zanim to zrobię, to jeszcze skrócę. To jest 2, to jest 8, to mogę skrócić, będzie 4. Czyli ja z pierwszego równania wyznaczę sobie, że A1 jest równe 34 minus 8R, a drugie równanie jeszcze podzielę przez 4, żeby ta czwórka mi tu nie przeszkadzała. Widzi mi, że 2 razy A1 plus 7R to jest 110 dzielone na 4. No i 110 dzielone przez 4, no zaraz sobie obliczymy, ile to jest. No i teraz już jestem gotowa do podstawienia. 2 razy A1, czyli 2 razy to wyrażenie, 2 razy 34 minus 8R plus 7R to jest 110 dzielone przez 4, czyli 55 dzielone przez 2, czyli 27,5. Wy macie kalkulator na egzaminie, to się posiłkujcie kalkulatorem. Na egzaminie takich rachunków w pamięci nie róbcie. Lepiej w kalkulator wklepać, ze stresu się nie pomylić. Tutaj mam widownię, więc mam nadzieję, że jak się pomylę, to widownia mi podpowie. Jeszcze też pamiętam, jak tu powinno wyjść, więc jak się pomylimy, to będę wiedziała. Wy na egzaminie nie będziecie pamiętali, jak powinno wyjść, więc nie macie tej, że tak powiem, tego tutaj takiego bezpieczeństwa, bufora bezpieczeństwa. 2 razy minus 8 to idzie minus 6R. Pozbyłam się nawiasów, tak porządkuję to równanie, no to nic szczególnie trudnego. No i teraz liczby na jedną i wiadomo na drugą. Czyli to odejmuję od łaskawie, bo tak naprawdę to się łatwo odejmie, to będzie 40,5, tak? No bo to jest 7,5, to jest 8, to jest bardzo ładne. Tu jest tak minus 16R plus 7R, będzie minus 9R, na drugą stronę to będzie 9R. No i teraz widać, że w takim razie R to jest 40,5 dzielone przez 9. Znowu, wy moglibyście kalkulatora użyć. No ja nie mogę, bo nie przygotowałam sobie, no to rozszerzę ten ułamek przez 2, żeby się pozbyć tego głupiego przecinka tutaj, czyli 81 dzielone przez 18. No i teraz już mam nadzieję, wszyscy widzą, że obie liczby są podzielone przez 9. To jest 9 razy 9, a to jest 2 razy 9. Czyli wyszło mi 2 dziewiąte, czyli inaczej 4,5. To jest różnica tego ciągu. Zadanie było prośbą o dwie rzeczy. O pierwszy wyraz i różnicę. Czy brakuje nam pierwszego wyrazu, czyli A1. No i skąd wziąć to A1? Mamy to już wzór gotowy na 1. Piszemy A1 to jest 34 minus 8 razy R, czyli 8 razy 4,5. No i teraz tak, to jest 34 minus, no i teraz znowu, 8 razy 4,5 to jest tak, to jest, ja to pomnożę przez 2, to będzie 4 razy 9, bo pożyczam sobie tą dwójkę, żeby to pomnożyć, to jest 36, to jest minus 2. Tak, 34. Tak, zaraz wrócę do tego na sam koniec. Dobra, tylko skomentuję jeszcze wynik, dobrze? Czyli to są nasze odpowiedzi. Chodziło o dwie rzeczy, to te wielkości, o które chodziło. I tutaj znowu, na egzaminie zachęcam do sprawdzania tego wyniku, jak macie czas, tak? To równanie mamy sprawdzone, natomiast warto policzyć sobie ten, jeżeli macie czas, te wyrazy i zobaczyć, że rzeczywiście te sumy wychodzą właściwe. Dobrze. Wracamy do wzorów, tak? Mamy dwa wzory. Z tego, co ja pamiętam, w karcie wzorów macie podane dwa wzory. No, chyba są w jednej linijce, a nie w dwóch, to ja trochę inaczej napisałam.
ale mam dwie wersje wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. To jest coś, z czego możecie zawsze sobie skorzystać. Albo średnia arytmetyczna tak naprawdę, pierwszego i ostatniego wyrazu pomnożona przez n, albo mam taką wersję tego wzoru, gdzie pod an jest już położony gotowy wzór na nty wyraz ciągu. Czyli wtedy mamy a1 plus a1 plus n minus 1 razy r. No te dwie a1-ki możemy tutaj złączyć, czyli mamy 2 razy a1 plus n minus 1 razy r. Tego nie musicie sami wyprowadzać, to też jest w karcie wzorów. Dlaczego ja się nazywam na ten wzór? Dlatego, że w tym wzorze nie mam an. Dobra. An nie występuje w moim pierwszym równaniu. W moim pierwszym równaniu występują dwie niewiadome, A1 i R. I takie dwie niewiadome występują też w drugim równaniu, w drugim wzorze tak naprawdę. Dlatego zdecydowałam się na ten drugi wzór. No i teraz jak z niego skorzystać? Podstawiamy to, co wiemy. Sn, czyli suma pierwszych 8 wyrazów u nas, to jest 110. Czyli u nas n, to jest ważne, my korzystamy z tego, że n jest równe 8. Dlaczego? No bo mamy sumę pierwszych 8 wyrazów ciągu. Czyli to jest 110. I to 110 to jest ta suma. No i na górze piszemy 2 razy A1, bo A1 nie znamy, to jest nasza niewiadoma w naszym równaniu, plus, no i tu powinno być n minus 1. N minus 1 to jest 7, bo n jest równe 8, razy r. I to wszystko dzielimy przez 2. No bo tak jest wzorze i mnożymy przez 8, bo to jest n, czyli liczba wyrazów ciągu. I stąd się wzięło to równanie właśnie. Czy są jeszcze jakieś pytania, Krzysiu? Dobra, okej. W takim razie kolejne zadanko. Ostatnie o ciągu arytmetycznym, z tego co pamiętam. Dobra. O, to się ukryło. Widać krótka treść. Dobra. Posłuchajcie, to jest znowu zadanie z matury podstawowej. Niektórzy mogli z was je widzieć, bo się przygotowali już. Zadań na dowodzenie jest znowu tak dużo na tych maturach. Myślę, że ważne. Mamy wykazać, że jakiś ciąg zadaję przez 3 wyrazy, tak? Czyli mam 3 wyrazy ciągu. Mogę sobie napisać, że to jest tak naprawdę pierwszy wyraz tego ciągu, to jest A1, tak? To jest A2 i to jest A3. Jest arytmetyczny. No i teraz tak. Warto się zastanowić, co to w ogóle jest ciąg arytmetyczny. Ciąg arytmetyczny to jest taki, że do każdego kolejnego wyrazu dodaję sobie tutaj tą literkę R. Czyli one się stała jest różnica. Tak? Czyli to, co ja mogę napisać, to ta różnica to jest A2 minus A1 i to musi być to samo, co A3 minus A2. Tak? Jeżeli taka zależność będzie spełniona, że A2 minus A1 to jest to samo, co A3 minus A2, czyli różnica dwóch kolejnych wyrazów zawsze będzie stała, to będzie oznaczało, że jest to ciąg arytmetyczny z definicji. Ten wzór, który tu napisałam, występuje również w karcie wzorów w innej postaci. Mogę się z nimi spotkać. Ja mogę przenieść na jedną stronę A2, a na drugą A1. I otrzymam, że 2 razy A2 to jest A1 plus A3. Tak? I to się trochę nazywa własnością ciągu arytmetycznego. To jest znowu taka zależność, która definiuje ciąg arytmetyczny. Jeżeli ona zachodzi, to na pewno ten ciąg jest ciągiem arytmetycznym. Niektórzy z was mogli to też widzieć w takiej postaci, że A2 to jest A1 plus A3 dzielone przez 2. Tak? To jest średnia arytmetyczna wyrazów skrajnych. Tak? Jeżeli mam 3 wyrazy, to się mówi, że wyraz środkowy jest średnią arytmetyczną dwóch skrajnych wyrazów. Ja nie lubię ułamku, więc wykorzystam tą wersję. To jest zadanie na dowód, więc ja tutaj chciałabym się powołać, z czego korzystam, więc napiszę, że aby wykazać, że ciąg jest arytmetyczny, wystarczy uzasadnić, że zachodzi 2A1 jest równe 2A2, to jest A1 plus A3. I teraz tak, i znowu, najprościej, jak to jest najprościej zrobić? Najprościej jest tak naprawdę podstawić te wielkości do tej tezy. To jest moja teza, tak?
Moją tezą w takim razie jest, że dwa razy wyraz środkowy, czyli dwa razy to, czyli dwa razy m plus 3 przez 6, to się równa m plus 1 przez 4, czyli pierwszy wyraz plus ostatni wyraz. I teraz różnie można tego dowodzić, posłuchajcie. Możemy po prostu przekształcić prawą stronę, tak jak w tożsamości trygonometrycznej tak naprawdę. Możemy również przekształcić całe wyrażenie równoważnie, tak? Najprościej jest tak naprawdę przekształcać równoważnie. Ja mogę napisać, że przekształcam tezę równoważnie. Przekształcam. Jak napiszę, że przekształcam tezę równoważnie, to mogę zajmować się obiema stronami. To polega to na tym, że będę kolejne, tak jakby rozwiązywała to równanie i udowodnię, że to zawsze zachodzi, dojdę do jakiejś oczywistości. No więc to, co widzę po lewej stronie, to mogę to skrócić. To się aż prościej to skrócić, więc mogę napisać, że po lewej stronie mam m plus 3 dzielone przez 3. I tak naprawdę to zostawię tutaj, to się już dalej nie będzie przejmowała. Co mogę zrobić po prawej stronie? Po prawej stronie mam sumę dwóch ułamków. No i jeżeli mam udowodnić, że to jest to samo, co ten ułamek, to wtedy muszę zrobić z tego jeden ułamek. Jak z sumy dwóch ułamków zrobić jeden ułamek? Trzeba dodać ułamki. Aby dodać ułamki, muszę mieć wspólny mianownik. Jaki to będzie wspólny mianownik 4 i 12? To będzie po prostu 12, tak? Bo 12 to jest 3 razy 4. Czyli rozszerzę pierwszy ułamek przez 3. Czyli będę miał, że 3 razy m plus 1 dzielone przez 12 plus m plus 9 dzielone przez 12. Tak? I teraz jestem gotowa, żeby dodać te dwa ułamki do siebie. Lewą stronę przepisuję. A po prawej piszemy, że to jest. Już mam wspólny mianownik, mogę to na wspólnej kresce ukazać. To jest 3m plus 3 plus m plus 9. Tak? I znowu porządkujemy to. Przetrzymujemy, że m plus 3 przez 3 to jest 4m plus 12 dzielone przez 12. No i teraz, zobaczcie, otrzymaliśmy jeden ułamek i po jednej stronie jest jakiś ułamek, po drugiej jest drugi. Czy to jest to samo? No, trzeba by się uzasadnić, że to jest to samo. Jak to można zrobić? Można skrócić ten ułamek przez 4 na przykład. Można wymnożyć to na krzyż. Ale skracanie jest trudne. Prościej, posłuchajcie, jest rozszerzyć ten ułamek. Ja mogę rozszerzyć ułamek po lewej stronie, żeby miał ten sam mianownik. Jak rozszerzę i wyjdzie mi ten sam licznik również, to będę wiedziała, że te ułamki są równe. Czyli rozszerzę ten ułamek przez 4. Będę miała 4 razy m plus 3 dzielone przez 3 razy 4, rozszerzam przez 4, to jest to samo co 4m plus 12 przez 12, tak? No i teraz jeszcze tu pozbędę się, to wymnożę, to będzie 4m plus 12 przez 12, to jest 4m plus 12. No i zobaczcie, do czego my doszliśmy? Doszliśmy do tego, że to jest oczywistość. Po obu stronach mamy to samo. Czyli to jest tożsamość, tak? Tożsamość. W sensie? Nie, spokojnie, posłuchajcie. Ja tutaj piszę tak, żeby nie było za dużo pytań, żeby każdy zrozumiał, tak? Ja powiem tak, jeżeli zastanawiacie się, czy coś napisać, czy nie, to napiszcie. Nie zaszkodzi, zwłaszcza, że egzaminatorowi wtedy waszą pracę łatwiej czytać, więc coś zrozumie z tego, co napisaliście. Natomiast zawsze lepiej trochę więcej napisać. No z tym ma też co przesadę, tak bez przesady, każdy umie rozszerzyć ułamek, tak? Więc ja tutaj piszę na ekranie, tak jak Krzyś, trochę więcej, żeby tutaj nie było problemu, że ktoś nie zrozumiał, bo coś. No i teraz tak, tożsamość, stąd dwa razy A2 jest równe A1 plus A3, czyli ciąg jest arytmetyczny, czyli ciąg jest. No i znak końca dowodu, który pokazuje, że my rzeczywiście wiemy, że my ten dowód skończyliśmy. Ja rysuję kwadracik, bo jest najszybszy. Czy są pytania jeszcze jakieś, Krzysiu, do tego zadania? Dobra, takie standardowe zadanie. Ale dowód, słuchajcie, nie, warto się nie bać zadania na dowód. To było zadanie na dowód, naprawdę nietrudne. Nie unikajcie ich na maturze, broń Boże. Bo często są naprawdę jedne z prostszych obliczeniowo zadań. Poza tym to jest zadanie z podaną odpowiedzią. Mogą być, sprawdźcie ten ciąg jest arytmetyczny. To jest dowodnik, czy my wiemy, co ma wyjść. Jest prościej.
Dobra. Przechodzimy do ciągu geometrycznego. Tak? W ciągu geometrycznym AN pierwszy wyraz jest równy 9 ósmych, czyli A1 to jest 9 ósmych. Tak? Czwarty wyraz A4 to jest 1 trzecia. No i mamy obliczyć Q, czyli iloraz. No ja, co to jest ciąg arytmetyczny? Ciąg geometryczny. Na czym polega? Jeżeli mam pierwszy wyraz ciągu A1, tak, to żeby otrzymać drugi wyraz ciągu, nie trzeci, to muszę pierwszy wyraz tym razem domnożyć, w ciągu geometrycznym mnożymy, przez Q, czyli iloraz. I potem, żeby otrzymać trzeci wyraz z tego, drugi wyraz też mnoży przez Q, czyli przez to samo. To jest ważne, przez to samo. Czyli drugi wyraz mogę napisać, że to jest pierwszy wyraz razy Q, a trzeci wyraz to jest drugi wyraz razy Q. I to jest to samo, co pierwszy wyraz razy Q, czyli razy Q do potęgi drugiej. Tak? Więc jeżeli chcę otrzymać czwarty wyraz, to ja muszę trzeci wyraz domnożyć jeszcze przez Q. Czyli muszę pierwszy wyraz domnożyć przez Q do potęgi trzeciej. Znowu to jest ta sytuacja, to wcześniej, że ta potęga jest o jeden mniejsza niż wyraz ciągu. To znowu wynika, że pierwszego wyrazu nie domnażamy, tak? Wzór ogólny AN jest taki, że to jest A1 razy Q do potęgi N minus pierwszej. Tak? To nie jest potrzebne. Wystarczy nam ta zależność, że my to wiemy, tak? Czyli czwarty wyraz, u nas 1 trzecia, to jest to samo, co pierwszy wyraz, czyli 9 ósmych, razy Q do potęgi trzeciej, zwracam uwagę, że wykładnik jest o jeden mniejszy niż numer wyrazu czwartego, tak? No i teraz mamy równanie, no nie trudne równanie. Dzielimy obie strony przez 8 dziewiątych, albo inaczej mówiąc, dzielimy przez 9 ósmych, czyli mnożymy przez 8 dziewiątych, czyli Q do trzeciej, ja to zamienię stronę, będzie mi prościej, to jest 1 trzecia razy 8 dziewiątych, czyli to jest 8 dwudziestych siódmych. To jest potęga trzecia, czyli żeby otrzymać potęgę, po prostu pierwiastkuje z pierwiastek trzeciego stopnia z 8 dwudziestych siódmych, tak, czyli 2 trzecie. Tak? Zwracam uwagę, że to jest potęga trzecia jest jednoznaczna, nie mam tutaj dwóch wyników, tak jak przy potędze parzystej, czy na przykład drugiej. Bo że Q kwadrat to jest 4 dziewiąte, to mogło być 2 trzecie i minus 2 trzecie. A tutaj jest tylko 2 trzecie, bo to jest potęga o wykładniku nieparzystym. Czy jest taka odpowiedź? 2 trzecie, tak, Q równe 2 trzecie jest. Czy są pytania, Krzysiu? Nie. Nie, to było w miarę proste zadanie. Tak, ale ja wolę się kończyć zadanie się zapytać. Zawsze. Dobra, posłuchajcie, to jest ciąg geometryczny, trzeba pamiętać. Arytmetyczny dodajemy różnicę stałą, a geometryczny domnażamy przez stałą. Cały czas przez to samą liczbę. Czyli znowu ciąg definiujemy dwie wielkości, a jeden i kół. Dobra. Mamy teraz trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich. 81, 3x i 4. I podobna sytuacja tak naprawdę jak w zadaniu o ciągu arytmetycznym, też trzy wyrazy mamy, tak? Czyli 81, 3x i 4. Czyli to jest moje A1, to jest A2 i to jest A3. No i teraz co my wiemy? My wiemy, że A2 to jest Q razy A1 i wiemy, że A3 to jest Q razy A2. I to są te zależności, z których można korzystać, żeby tym ciągiem się zająć. Różnie można teraz postępować, posłuchajcie. Jeżeli chcecie otrzymać gotowe równanie z tej zależności, zauważcie, my coś wiemy o A1, A2 i A3. Nic nie wiemy o Q. Jak się pozbyć Q? Można podzielić. Można powiedzieć, że A2 przez A3 to jest Q razy A1 przez Q razy A2. Czyli to jest po prostu A1 razy A2. I to jest zależność, że A2 dzielone przez A3, z tego co A1 dzielone przez A2. Czy odwrotnie, nie ma znaczenia, w którą stronę dzielimy, byle konsekwentnie. Można też to wymnożyć na krzyż. Jak wymnożę to na krzyż, to znaczy, że A2 do kwadratu to jest A1 razy 3. I to jest taki wzór, który warto sobie zapamiętać. Wzór przydatny w zadaniach o ciągu geometrycznym. Jeżeli mam trzy wyrazy, to wyraz środkowy do kwadratu to jest iloczyn skrajnych wyrazów. W ciągu arytmetycznym ten wyraz razy 2 to była suma, w ciągu geometrycznym ten do kwadratu to jest iloczyn.
To jest taka cecha ciągu geometrycznego. I bardzo dużo zadań prosto jest z tej własności liczyć. Czyli co ja robię? Ja piszę, że 3x do kwadratu to jest a1, czyli 81, razy 4. No ja to podnoszę do kwadratu, to jest 9x kwadrat. Celowo tego nie mnożę, bo jestem leniwym człowiekiem, wolę to skrócić. To jest 9, to jest 81, więc od razu widzę, że to można podzielić. Czyli x kwadrat to będzie 9 razy 4, czyli x kwadrat to jest 36. No i teraz posłuchajcie. Jeżeli x kwadrat to jest 36, to pamiętajcie, w poprzednim zadaniu wam powiedziałam, że jeżeli mam potęgę trzecią, przypomniałam, to mam jeden wynik. Jeżeli mam potęgę drugą, to są wyniki dwa. To jest 6 lub minus 6. A to jest zadanie testowe. Tu jedna odpowiedź powinna być poprawna. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle jakakolwiek tutaj występuje z tych dwóch odpowiedzi. No tak, występuje jedna z tych dwóch odpowiedzi. Natomiast to zadanie, żeby było poprawne, to powinniśmy mieć jedną odpowiedź, niezależnie od tego, ile odpowiedzi mamy tutaj podanych. I co, z czego my nie skorzystaliśmy? To jest taka jedna dana, która tak się tutaj wcisnęła, której nic nie powiedzieliśmy, o wyrazach dodatnich, tak? To jest ciąg o wyrazach dodatnich, to gdybym pod x wstawiła minus 6, to ten wyraz byłby równy minus 18. Czyli dlatego odrzucamy rozwiązanie x to się równa minus 6. Dlaczego o tym mówię? Posłuchajcie, bo gdyby to było zadanie otwarte, a nie zamknięte, mogło równie dobrze być otwartym zadaniem, to wtedy musielibyście sami dojść do tego, że to rozwiązanie x to się równa minus 6 jest niepoprawne. Czy są pytania, Krzysiu? Może śpią, może nikt już nie. Dobra, tak się czasami zastanawiam na lekcjach tych zdalnych. Czy wszyscy są, czy niektórzy śpią, tylko się logują, żeby zobaczyć, żeby ich było widać. Dobra, posłuchajcie. Był dowód na ciąg arytmetyczny, to będzie też dowód na ciąg geometryczny. Mamy ciąg określony takim wzorem i mamy udowodnić, że jest to ciąg geometryczny, czyli to jest podpowiedź. Ten ciąg, tak, ten ciąg jest ciągiem geometrycznym. I mamy wykazać, że rzeczywiście tak będzie. Czyli taki ciąg AN to się równa A do potęgi N plus drugiej plus A do potęgi N. Czyli dowodzić tego można bardzo różnie. Ja tutaj proponuję, nie wiem, czy najprostsza, czy nie, metodę skorzystać z definicji ciągu geometrycznego. Co nam mówi definicja ciągu geometrycznego? Że jeżeli podzielę dwa kolejne wyrazy, to iloraz, dostanę w ilorazie q, czyli stałą, czyli an plus 1 przez an to jest q. I to jest ważne, to jest stała. To musi być jakaś liczba. To nie może być na przykład 2n, bo to by było zależne od numeru wyrazu ciągu, tylko to musi być 3, 4, 5, 156, tak? Musi być stała wielkość. I z tego można skorzystać. Gdyby ktoś chciał, można by też skorzystać z tego, co było w przednim zadaniu, czyli z tego, że tam środkowy wyraz jest iloczynem dwóch skrajnych, natomiast trzeba by trzy wyrazy obliczyć. Ja jestem leniwa, wolę dwa wyrazy. Czyli do tego musimy mieć wyraz an plus pierwszy. No i to czasami już nie sprawia problemy. Jak obliczyć wyraz an plus pierwszy? My musimy pod n wszędzie podstawić n plus 1. Czyli będę miała 2 do potęgi n plus 1 plus 2, tak? Plus 2 do potęgi n plus 1. To jest wyraz n plus pierwszy. No i teraz będziemy sobie liczyli te iloraz. An plus 1 dzielone przez an. I wykażemy, że to jest rzeczywiście stała. Czyli to będzie tak. Tu mam 2 do potęgi n plus 3 plus 2 do potęgi n plus 1 przez 2 do potęgi n plus 2 plus 2 do potęgi n tej. No i teraz jak... W ogóle wydaje się to dziwne. Rzeczywiście to jest tak, że ten wynik nie zależy od n? To jest zadanie nie tylko powiedziane na ciągi, ale też na potęgi. Tutaj też trzeba z tymi potęgami zrobić. Niestety nie ma wzoru na dodawanie potęg. Na to mu wylewa dużo uczniów. Natomiast dzięki temu, że te wykładniki są blisko siebie, to umiemy sobie z tym poradzić. Zobaczcie, to wszędzie to 2 do potęgi n tej występuje. Więc ja mogę napisać, że to jest 2 do potęgi n tej razy 2 do potęgi trzeciej. Bo pamiętajcie, jeżeli ja mam potęgi o tej samej podstawie i, i mnożę te potęgi o tej samej podstawie, to jest ta liczba do potęgi, które wykładnik jest sumą tych wykładników. Korzystam z tego wzoru, ale w tą stronę. To samo robię z tym drugim wyrazem. To będzie 2 do potęgi n tej razy 2.
tutaj mam 2 do potęgi n tej razy 2 do potęgi drugiej i plus 2 do potęgi n tej. No i teraz widzę, że tu wszędzie ten czynnik 2 do potęgi n tej występuje, więc mogę go wyciągnąć przed nawias. I tu w nawiasie otrzymam 2 do potęgi trzeciej plus 2, a na dole będę miała 2 do potęgi n tej, tu będzie 2 do potęgi drugiej plus 1. Tak? O tej jedynce nie wolno zapomnieć, ja mogę sobie tą jedynkę dopisać nawet, bo gdyby nie ta jedynka, to ten wyraz by nie powstał. Jeżeli macie problem z takim wyciąganiem przed nawias, to sobie zawsze sprawdzam potem. Gdybym pozbywała się nawiasu, miałabym 2 do n tej razy 2 do trzeciej, mam. 2 do n tej razy 2, mam. 2 do n tej razy 2 do drugiej, mam. I 2 do n tej razy 1. Zgadza się. No i co teraz? Mogę uroczyście skreślić. Mogę uroczyście powiedzieć, że to nie zależy od n. Czyli tu wyszło nam 2 do trzeciej plus 2 przez 2 do drugiej plus 1. Tak naprawdę ja mogłabym już poprzestać. Nie mam n, koniec zabawy. No dobra, do elegancji jeszcze doliczymy. To jest 8 plus 2, czyli 10 przez 5, czyli 2. Tak? I co nam wyszło? Wyszło nam, że jeżeli podzielę sobie an plus 1 przez an, to otrzymam 2. Czyli każdy kolejny wyraz jest 2 razy większy od poprzedniego. I to jest tak naprawdę kwintesencja ciągu geometrycznego. Każdy kolejny wyraz mnoży przez coś, to jest kło. Tak? No jeszcze, ponieważ to zadanie na dowód, to jakiś wniosek. Ponieważ iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest stały i nie zależy od n, ten ciąg jest geometryczny. No i znak końca dobra, poza jedną dowód. Czy są pytania, Krzysiu, jeszcze jakieś? Posłuchajcie, to była historyczna chwila. Pierwszy raz skończyłam swoje zajęcia szybciej niż Krzysiu. Jeszcze takiej sytuacji na naszych streamach nie było. Więc tutaj chciałabym, udało mi się wreszcie tak dobrać zadania, żeby ten czas był taki, jak chcieliśmy. No, prawie bezbłędnie. Zapominajcie o tym zerze. Tak? Znaczy, pamiętajcie, liczby nieujemne mogą zawierać zero, liczby ujemne zero nie zawierają, tak? Zero nie ma znaku, jest liczbą nieujemną i niedodatnią, ale nie jest ani dodatnie, ani ujemne, tak? Zwraca się na to uwagę, naprawdę, bo to jest... Jak widzicie, każdemu się może zdarzyć. Ja już matematyką się zajmuję ładnych parę lat. Zwracam na to uwagę często, nawet z własnym uczniom. I tu widzicie, sama taki błąd na ekranie popełniłam. Więc zwracajcie na to uwagę. Dobre ciągi są bardzo takim przyjemnym tematem, jak go zrozumiecie, wdzięcznym. Bardzo często dwa zdania testowe w ogóle są z ciągów. Jedno arytmetycznym, jedno geometrycznym, jak to przeglądałam arkusze. Więc warto dobrze opanować, to nie są zwykle trudne zadania. Czasami też się pojawia jedno zdanie otwarte na ciąg geometryczny czy arytmetyczny, więc warto się z tymi ciągami zapoznać. To była taka, mam nadzieję, szybka powtórka o ciągach i o trygonometrii od Krzysia. Zapraszamy Was w czwartek na ostatnie spotkanie już nasze. Będzie poświęcone prawdopodobieństwu, kombinatoryce oraz logarytmu. No i tak jak zawsze o godzinie 19. Tutaj Krzyś zacznie, ja będę potem kontynuować, już taki mam utarty schemat. Ja Wam dziękuję bardzo za obecność w dzisiejszym streamie. Mam nadzieję, że to Wam się przydało i coś Wam do tej matury w głowie zostanie. A teraz jeszcze Krzyś prawda chce się z Wami pożegnać, więc ja Wam oddaję tutaj pole do popisu. Krzyś przyszedł się pożegnać. Pa, pa. Dziękujemy za dzisiejszy stream i w czwartek się słyszymy o godzinie. 0 jest liczbą parzystą, przekazuję od Zosi. Tak, odpocznijcie. Życzę Wam dobrej nocy i wszystkiego dobrego. Dobranoc.